Dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja właśnie wychodzę na jednej nodze, także tylko się z wami witam. Lecę spotkać się z bardzo ważną dla mnie osobą, lecę do Tykocina spędzać cudownie czas. Tutaj mam też upominek, także lecę na spotkanko, a was zapraszam na kolejny dzień z nami, na kolejnego vloga. Pięknie dzisiaj, słonecznie, znowu lato wróciło. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay 'cause you felt something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. Jestem już w domu, zaraz się przebiorę i lecę na spacer. Drugi dzień wyzwania, zabieram moją mamę, bo też do nas chce dołączyć. Słuchajcie, byłam na spotkaniu, mało nagrywałam, bo było to spotkanie dla mnie bardzo ważne, prywatne spotkanie z osobą, z którą kiedyś zdobywałam świat i jestem wdzięczna i wzruszona, że ta osoba znowu pojawiła się w moim życiu, bo bardzo wiele kiedyś dla mnie znaczyła. Była dla mnie bardzo ważną osobą i dziękuję wszechświatu. Jestem wdzięczna, że mam ją znowu przy sobie. Spędziłyśmy wspaniały czas. Później przyjechałyśmy tutaj do domu. Moje dzieci poznały tę osobę. Kogoś, kto był dla mnie kiedyś ogromnym przyjacielem. Najlepszym przyjacielem, jedynym i niepowtarzalnym. To była czysta przyjaźń, a dziś moje dzieci miały okazję ją poznać. Byliśmy nad rzeką, spędziliśmy wspaniale czas, także pielęgnujcie relacje, nie zapominajcie o tym. A ja doceniam to, że po tylu latach dzisiaj znowu byłyśmy razem i tak jak to teraz jeszcze sobie, bo oczywiście nam, jak już się zobaczyłyśmy, to czas przeleciał przez palce i nie mamy siebie dość. Teraz jeszcze pisałyśmy chwilę ze sobą i tak jak to podsumowałyśmy, przyjaźni nie oszukasz. Przyjaźń jest, będzie, czasem może gdzieś zboczyć w drugą stronę, zejść ze ścieżki, ale prawdziwej przyjaźni nigdy nie oszukasz. Także jestem wdzięczna i doceniam to, że dzisiaj, po tym jak kiedyś zdobywałyśmy świat, mogłyśmy się spotkać i że na nowo ona jest w moim życiu. I wdzięczność razy milion. Dobrze, kochani, Krzysiek z Nelcią tam szaleją. Ja mam dzisiaj opóźnienie totalne, naprawdę, bo jest już dość późno. Jest przed 18 i wrócę ze spaceru. Chciałabym zrobić fajną pogadankę dziś na taki konkretny temat. Ktoś tam poleciał! Żyjecie? Tak, tak. Także słuchajcie, chciałabym zrobić fajną, taką też lekką pogadankę. Chciałam wam też pokazać rzeczy z Sinsay, ale tak jak wczoraj wam mówiłam, mamy czas. Widzimy się codziennie. Raz vlog będzie krótszy, raz vlog będzie dłuższy. Będzie się więcej działo, będzie się mniej działo. No ale tak jak mówię, dzisiaj chciałam poświęcić ten dzień osobie bardzo ważnej dla mnie. Dobra, przebieram się, bo było upalnie, zrobiło się chłodno, więc czas przebrać się i spacer. Zobaczcie, jak moje kompozycje pięknie wyglądają. Wiecie co, może nam się uda jeszcze zobaczyć zachód słońca, także lecimy. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's some... Jak zakręcony dzień, to zakręcony dzień, kochani. Słuchajcie, wróciłyśmy ze spaceru, przyjechał nasz znajomy. Działają z Krzyśkiem w kuchni. Ja nadzorowałam Leo lekcję, więc Leo się odrobił lekcję. Spakowaliśmy się do szkoły, Nelcia już zasypia. I powiem wam, że naprawdę na wysokich obrotach. Wpadłam tylko po spotkaniu, zjadłam kanapkę, więc zaraz będę musiała zrobić jakąś kolację. Dzisiaj opóźnienie będzie jedzeniowe, to zdecydowanie. Jeżeli chodzi o post przerywany, wiecie, że jem w okolicach godziny 19, 19.30, to już jest w ogóle tak maks. Zazwyczaj staram się o 19, jeśli jem później, to następnego dnia po prostu
otwieram okno żywieniowe później. Natomiast słuchajcie, no dzisiaj na wariackich papierach, a tyle chciałam Wam powiedzieć w dzisiejszym vlogu, więc przełożymy to na pewno na jutro. Wróciłyśmy ze spaceru, kochani, oczywiście pięknie, zachód słońca, nagrałam relację. Powiem Wam, że tyle mi to daje, to oddychanie przez nos. Taka jestem naładowana energią, jednak ten kontakt z naturą to jest po prostu coś. To jest po prostu coś. Ale nie o tym. Dzisiaj chciałam Wam na tyle, na ile mi się uda, opowiedzieć o tym, od czego jestem uzależniona, bo tutaj nie ukrywajmy, kawa na ławę, ja się też nie wstydzę o tym powiedzieć, zresztą też gdzieś moja praca tego wymaga, jestem po prostu uzależniona od telefonu. I ostatnio zdałam sobie sprawę, że naprawdę bardzo dużo używam telefon, praktycznie non-stop coś robię, jak nie maile, to wiadomości, to relacje, to jakieś montaże. Cały czas używam telefon i muszę to zmienić, bo zauważyłam, że najgorsze, co może być, najgorsze, co ja robię, to po prostu, słuchajcie, telefon przed snem. Było już tak, że czytałam książki przed snem, odkładałam telefon, ale tak, tam jest ładowarka. To jest błąd, który ja robię cały czas. Ładuję całą noc telefon na szafce nocnej, tutaj obok mojej głowy. Więc pierwsza zmiana, którą chcę zrobić, to ładuję telefon w innym pomieszczeniu. A kolejna rzecz, słuchajcie, to włączam tryb samolotowy. Kiedy śpię, kiedy wchodzę do sypialni, będę włączać tryb samolotowy. Słuchajcie, złapałam się na tym, że naprawdę jestem uzależniona. Tego też wymaga, wow, moja praca, ale bez przesady. Ile czasu tracimy na scrollowanie, na sprawdzanie, na siedzenie, nie wiem, na TikTokach, na Instagramach, na YouTubach, to naprawdę jest bardzo dużo czasu, przynajmniej w moim przypadku, i muszę to koniecznie zmienić. Dzisiaj też rozmawiałam z moją mamą rano, zrobiłam kawę, zadzwoniłam do mamy i o tym rozmawiałyśmy, jak dużo czasu tracić na ten telefon, i moja mama mi powiedziała taką fajną rzecz, którą chciałabym zrobić, to schować telefon, tak jak wiecie, chowamy słodycze przed dziećmi, tak jak wiecie, chowamy cukierki przed dziećmi, tak schować telefon na 2 godziny. I ja mam w planie jutro to zrobić, schować telefon gdzieś daleko, gdzieś głęboko na 2 godziny i zobaczę, ile rzeczy przez te 2 godziny jestem w stanie zrobić. Ile rzeczy mogę zrobić, a telefon będzie odłożony. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna dla mnie rzecz. Dzisiaj z mamą o tym rozmawiałyśmy, tak samo jak powiedziała mi moja mama, że dla naszego mózgu każde powiadomienie w telefonie to jak pożar. To jest instynkt, my się po prostu zrywamy. I ja to zauważyłam. Siedzę, robię coś, przychodzi powiadomienie, ja rzucam wszystko. Jakby to był koniec świata, jakby to była po prostu wiadomość mojego życia. Rzucam wszystko, mój mózg ma się na baczność, ma się na czujności i co robię? Chwytam po telefon. Za dużo tego telefonu, czuję, że gdzieś to już jest zbyt dużo jak dla mnie, więc postanowiłam to zmienić. Zapisałam sobie w ogóle kilka rzeczy odnośnie telefonu, o których chcę Wam powiedzieć, zaraz o tym opowiem, ale pierwsza rzecz, którą chciałabym wprowadzić, to chowanie w ciągu dnia telefonu gdzieś do szuflady, do komody na 2 godziny i przez te 2 godziny chciałabym poświęcić na jakieś inne rzeczy, nie wiem, na czytanie książki, na sprzątanie, na robienie, wiecie, jakichś ważnych rzeczy po prostu. A druga rzecz, to postanowiłam sobie, że godzina 22, ja się wyłączam, mnie nie ma, idę do sypialni, zasłaniam rolety, odpalam kominek eteryczny, biorę sobie kominek eteryczny, olejek eteryczny, biorę książkę, włączam tryb samolotowy, ładuję telefon w drugim pokoju i relaksuję się. Relaksuję się. Daję mojemu organizmowi, mojemu mózgowi odpocząć. Mój mózg też musi odpocząć, więc przed snem chcę się wyciszyć i to, co chcę wprowadzić, to tryb samolotowy i ładowanie telefonu w innym pokoju. Po prostu od 22 odkładam telefon i mnie po prostu nie ma. Do tej 23, bo staram się bardzo chodzić spać o godzinie 23. Także to chcę wprowadzić w ciągu dnia, chowanie telefonu na 2 godziny i robienie rzeczy ważnych. To, czego nie zrobiłabym, mając przy sobie telefon. Jak usłyszę powiadomienie, nie chcę się zrywać, nie chcę biec od razu. Mam czas na spokojnie. No i słuchajcie, ta higiena snu, higiena wieczoru, czyli włączam tryb samolotowy, nie ładuję już, właśnie zaraz stąd zabiorę tą ładowarkę, nie ładuję już tutaj telefonu, ładuję, nie wiem, w kuchni, w salonie, daleko od siebie i się wyciszam. Książka, olejek eteryczny,
woda ciepła z cytryną, gaszę światło i odpoczywam. Także dzisiaj z moją mamą właśnie rano na ten temat rozmawiałyśmy. Też mama mi dużo fajnych takich wskazówek dała, fajnych pomysłów. Też mi powiedziała o tym, że nasz mózg każde takie powiadomienie odbiera po prostu jakby się paliło. Zrywa się. Jest, powiadomienie, rzucam wszystko, robię coś, gotuję obiad, nie wiem, cokolwiek, jestem na spotkaniu, powiadomienie, instynktownie, biorę, zerkam w telefon, sprawdzam, a przecież kurczę, wiecie o co chodzi, to może poczekać, tak? Więc dajcie znać, jak to u Was jest, czy też taki macie problem z telefonem, czy też gdzieś tam zauważacie to, że coraz więcej korzystacie z tego telefonu, czy też chcecie ten telefon ograniczyć. I koniecznie dajcie mi znać, czy podoba Wam się pomysł z tą higieną snu. Kto dołączy do mnie, kto ma zamiar robić tak jak ja, że nie wiem, o której chodzicie spać, tak? W zależności, o której chodzicie spać, ja już tą godzinkę, półtorej godzinki przed pójściem spać chcę się totalnie wyłączyć. Nie zaglądać do telefonu, nie patrzeć w ten ekran. Po prostu tryb samolotowy, ładowanie w drugim pokoju, książka, ciepła woda z cytryną i lulu. Tak. Tak, taki jest mój plan, także dajcie mi znać, czy ktoś chce dołączyć. Jezu, jaka jestem poważna, ale chyba niczego nie pokręciłam, chyba wszystko dobrze powiedziałam, ale wiecie, z tych emocji dzisiaj, z tego spotkania naprawdę jestem taka, no tak się czuję. Powiem Wam, że właśnie czuję się taka spokojna po tym spotkaniu, jest mi tak dobrze, tak błogo, ale moje myśli cały czas są na tamtym spotkaniu, na dzisiejszym dniu, południu, po południu, tam są skupione, tam dziś zostały, więc dzisiaj ze mnie też dużo, dzisiaj już dużo nie wykrzesam, o tak. Ale o tym telefonie chciałam dzisiaj zrobić pogadankę. Mam nadzieję, że zrozumieliście, że mi się udało Wam przekazać to w jak najbardziej taki klarowny sposób, że jednak jestem od tego telefonu uzależniona i że naprawdę muszę ten telefon gdzieś tam ograniczyć i w ciągu dnia, i przed snem, i zdecydowanie zabieram moją ładowarkę i wynoszę ją po prostu do kuchni, bo ładować telefon przy samej głowie i w ogóle przeglądać telefon przed snem, no nie. To już za dużo bodźców. Dobra, kochani, ja dzisiaj naprawdę muszę zmontować vloga, muszę jeszcze dużo rzeczy zrobić, przygotować sobie kolację, później zrobię sobie herbatkę na sen, to Wam jeszcze pokażę. Może jeszcze uda mi się coś nagrać, zobaczymy. Myślę, że jutro będzie dużo się działo, bo będzie i Sinsay Hall i zabiorę Was do Białegostoku i trochę rzeczy też Wam chcę powiedzieć, także wiecie, dozujemy, dozujemy. Apart. There's something different about the way we are.